Cześć, cześć! Jestem na półwyspu Pelješac. Dzisiejszy odcinek o tym, czy w ogóle Pelješac jest gotowy na ten sezon, jak wygląda w przedsezonu. Pokażemy plaże top 4 albo 5, które wy polecacie albo według Google. Niektóre i my odkryjemy dopiero teraz. A trzecia rzecz jest mój hobby, który uprawiam już 5 albo 6 lat. Jestem bardzo szczęśliwy, że ten odcinek powstał właśnie w współpracy z geocaching. A co to jest geocaching? Właśnie pokażę w filmu. Tak poplątam to po prostu wśród tematu o plażach i w ogóle restauracjach. Pokażemy dwie niesamowite restauracje. Pokażemy wam te plaże, które niektóre są wow. No i da się uważać, że po prostu sami początek filmu nagrywam trochę później. Ale chodzi właśnie o to, że nie wiedziałem, jak ten filmik wyjdzie, także zostawiłem początek na sami koniec. A wy teraz oglądajcie, jak tutaj spędziłem dzień, a dopiero na wieczór dołączy do nas i nasz ulubiony Izik. To chodźmy! A dzień musimy zacząć zwykle, jak w Chorwacji, pyszną kawą. Jestem w mieście Ston. I teraz ruszamy w podróż wzdłuż całego Pelješca. Zobaczymy, pogoda dzisiaj idealna, nie ma żadnej chmurki, jest gorąc, także nie przeszkadza nam nic. Zaczynamy. To on wygląda, jakby był trochę puszczejszy, od kiedy jest wybudowany Pelješki most i zrobiona ta objazdowa droga wokół Stonu. Dojeżdżają tu celowo ludzie, celowo turyści. Autobusy, o teraz była grupa Francuzów, która oglądała te wszystkie zabitki, przez to, że to jest łączone z turą z Dubrowniku, bo to wszystko właśnie kiedyś była Dubrowacka Republika. I jest fajniej. Stąd dostał wielki plus, że nie ma już milion samochodów przejeżdżających przez to miasto, niż dojeżdża się tu celowo. Jak chcecie zwiedzić Ston, zjeść tutaj, wypić kawkę, uczuć się jakby byli w Dubrowniku, no to po prostu przyjeżdżacie tutaj. A jak nie chcecie do Stonu, objeżdżacie go. Jest to według mnie wielki plus dla to miasto. Jakoś nam, nie wiem, to życie, te podróży nie dali jakoś, jakiego powodu pójść do miasta Prapratno, bo na Wyspę Mlet jeszcze nie wybieraliśmy się i teraz bardzo żaluję tego. Bardzo tego żaluję, a powiem teraz dlaczego. Patrzcie za mną. Niesamowite, piękna, piękna plaża. W otoczeniu, patrzcie, wy jesteście otoczony lasem. Widok może i lepszy niż Żuliana, według mnie. Morze czyste, piasek na plaży, taki żwirek, kombinacja takiego czystego piasku, jak na uszu na Retwi i takiego żwirku, jak co jest na plażach w Omiszu. Moje odkrycie tego roku, faktycznie. Teraz z Izą wchodzimy się tutaj kąpać. Teraz po prostu nie zabrałem w ogóle nic do kąpania, niestety, ale patrzcie na to, spójrzcie na to. Po prostu nie wiem, dlaczego do teraz tutaj nas nie było, dlaczego nie odkryliśmy tą plażę. Od razu przy plaży jest kamp, od razu przy plaży jest parking, a ja idę poszukać coś ciekawego, o czym wam mówiłem na początku filmu. Początku filmu, znowu ja z moim zaczątkami. Teraz trochę na temat tego hobby, o którym mówiłem na samym początku filmu. Geocaching jest to bardzo popularna światowa gra na świeżym powietrze, gdzie uczestnicy z aplikacją, którą mają na telefonu i GPS-em, właśnie nawigacją, szukają ukryte skrzynki albo cache, które są ukryte dosłownie na całym światu.
albo w jakimś miastu, w parku, miastu, albo na dzikich terenach. Ja dzisiaj będę odkrywał na półwyspu Pelješac, przez to, że lubię dzikie tereny i lubię odkrywać kieszy, które są może ciężej dostępne. I piszcie proszę was w komentarzach, czy już słyszałyście albo się tym zajmujecie, a ja idę szukać swojego pierwszego kesza i do końca filmu wam wytłumaczę wszystko o tym hobiju, jak używać aplikacje i jak odkrywać keszy. Idziemy! Przyznaję się, musiałem używać hinty. W ogóle jak kliknete na wskazówki, to on wam powie, że spoiler jest w fotografiach, w zdjęciach. Także uważać, jak nie chcecie spoilera, nie otwierajcie zdjęcia. Ja musiałem, bo nie mogłem znaleźć, dużo jest tego tutaj. Także, ale pomogło i nadal musiałem szukać. I kiedy miałem wskazówki, musiałem szukać. A teraz wam pokażę, jak on wygląda. Właśnie to jest taka tubka. I w środku znajduje się papier i teraz tu możecie się podpisać, coś napisać, dać datum. No a ja zapomniałem długopis, także nie podpiszę się, ale w aplikacji go zalogowałem. To wam się teraz pokazuje właśnie tutaj na screenu, jak się loguje w ogóle cache. I możecie napisać swój komentarz, dodać zdjęcie, ale znowu uwaga, nie dodawajcie zdjęcie do dokładnego miejsca. Ja zrobiłem selfie tutaj po prostu z ścianą. To jest faktycznie pierwsza zasada i musicie cache wrócić, tak, żeby wyglądało tak samo jak należy. Ile zrozumiałem, prapratno to jest tylko autocamp. Tej samej nazwie, plaża, taka, którą pokazywałem teraz i to jest to właśnie, nie ma nic innego, ewentualnie może jest jakiś apartament, ale miasto jako miasto nie istnieje, jestem pierwszy raz widzę takie coś, może dlatego to prapratno nas nigdy nie przyciągało, ale ciekawe. Za mną przepiękne miasteczko Żuljana. Błękitne morze, przepiękny widoki, ludzie się już kąpają. Czuć ten sezon. Żuljana w ogóle jest popularna i wśród Chorwatów, którzy przyjeżdżają z kontynentalnej części Dalmacji, to jest lądowej, przepraszam, i przyjeżdżają przez Pelješki most tutaj kąpać. Problem jest tylko parking. Jest, ile ja wiem, jeden i to tutaj. Od razu za 5 euro dzień, ja potrzebowałem tylko pół godziny, a inne opcji oprócz dziennego biletu nie ma. Także nagrałem parę scenek, które teraz zobaczycie, pocieszcie się tym widokami, a ja podróżuję dalej. Za mną slinny tunel, Dingacz. Z drugiej strony przepiękne widoki, na które zawsze się cieszymy, jak jesteśmy i zawsze tu jeździmy, jak jesteśmy na półwyspu Pelješac. A teraz wam właśnie pokażę, jak znalazłem następnego kesza. Na screenu tutaj wam się teraz pokazuje, że po prostu mamy tutaj, evo, cache, który nazywa się Tunel Dingacz i on jest oznaczony zielono do momentu, póki się wy nie zalogujecie, potem dostajecie takiego smajlika i to wam później pokażę. Ale Tunel Dingacz, wybieramy po prostu kompleksność 1,5, teren 1,5, znaczy nie ma żadnych wielkich problemów. Popatrzmy, jesteśmy skoro w ogóle na samym cache'u. Czym by mogli powiedzieć, że znaczy znajduje się wzdłuż tej tutaj bramki. Idziemy go poszukać, nie? Mamy go! Najważniejsza informacja, którą też zawsze ta aplikacja daje, jest kiedy jest ostatni raz jakaś aktywność z tym cache'em zrobiona. Warto przeczytać niektóre informacje, bo może się zdarzyć, że niektóre cache'y już nie istnieją.
albo są zniszczone, albo po prostu ich ktoś zabrał, albo na przykład mogą być schowane tutaj. Jak widać, mogło się rozwalić, cash spadnąć po prostu. Także tak naprawdę czytajcie, ten jest znaleziony wczoraj. Ktoś go tutaj znalazł. No i potem widzicie teraz, jak znaleźliśmy ten cash, dostaliście takiego smajlika, a my idziemy teraz odwiedzić plażę Borak, bo ludzie nam mówili, że jest przepiękna. Także zobaczmy, co się tam oferuje i jak to wygląda. Zupełnie przypadkiem po drodze do plaży Borak po prostu zauważyłem restaurację Brajanowicz. W ogóle nie wiedziałem, ja słyszałem o tej restauracji, ale nie wiedziałem, że jest tutaj. I patrzę tak z prawej strony, o, poznam tą restaurację. To skręciłem, mówię, tu się dobrze najem, bo polecają to i niektórzy Polacy. I myślę, okej, próbujmy coś tu zjeść. Kiedy właściciel wychodzi, mówi, o, co to telewizja, bo widział kameru. Ja mu mówię, że nie, że YouTube dla Polaków, coś tam. I on od razu zagadał mnie. Evo, 2 godziny później staje najedzony, po prostu bardzo, bardzo dobry czarny ryżot. On od razu mówił, że jest to najlepszy w Dalmacji. Nie jestem do końca ekspertem od czarnego ryżotu, ale muszę powiedzieć, że był fajny, był bardzo, bardzo pyszny i mocny smakiem. Także jeżeli chodzi o czarny ryżot, często mi się zdarzało, że w ogóle jadłem i dostałem uczucie, że nie wiem właśnie co jem. A teraz ten był faktycznie taki silny smakiem. Także zdecydowaliśmy się z Zizikiem może zrobić jakiś filmik o gastro, w ogólnie gastronomii na Półwyspu Pelješac, gdzie obejdziemy te wszystkie restauracje, które już polecaliśmy. Spróbujemy z właścicielami coś też nagrać, powiedzieć i po prostu wam przedstawić może na lato jeden dobrą gastro przygodę, żeby wam poleciły faktycznie te restauracje, które mają co zaoferować. Także śledźcie nasz kanał, a ja idę do tej plaży Borak teraz. Wszyscy, którzy polecacie tą plażę, macie rację. Ma swój urok w tym, że jest ukryta. Tutaj nie ma takiego ruchu, żeby codziennie 100 samochodów przejeżdżało. Jest to po prostu ukryte, tak samo jak ta restauracja. Spokój, przejdzie jeden samochód na pół godziny, a plaża ukryta, po prostu otoczona skalami i też błękitne, czyste błękitne morze. Widok na otwarte morze, tam daleko widać Lastovo. Także widziałyście te sceny. Bardzo dobra plaża i faktycznie, wy co polecacie plażę Borak, fantastycznie. W ogóle cały ten rejon tutaj mi się bardzo, bardzo podoba. Musimy raz zanocować w Borku, zobaczymy gdzie, ale za teraz tylko pozytywne opinie. Geocaching też jest do tego, żeby wam odkrywał nowe rzeczy. My nie byliśmy na przykład w Trpniu nigdzie przy kościelu Świętego Rocha. No i teraz mnie czeka właśnie tyle schód. Nie wiem, czy by w życiu poszedł na górę, jakby tu gdzieś nie był właśnie geocache. Także idę go teraz szukać, a potem idziemy na tą najpiękniejszą, jak ludzie mówią, plażę na Pelješcu. Ale przed tym cache. Jeżeli ktoś potrzebuje dobry trening, to polecam to miejsce. Kościół Świętego Rocha. Za mną widok na absolutnie cały Trpań. Z tej strony mamy widok na Makarską Rivierę, na Biokovo. Z tej strony widok na plażę. I faktycznie, niesamowite widoki, ale... Ta-da!
Mamy jeszcze jeden kies. Dobre ukryty. Ten jest bardzo dobrze ukryty. Chodźmy zobaczyć, co jest w środku. Popatrzmy. Jest, a w tym razie jest i długopis. Jak znajdziecie tutaj ten kies, podpiszcie się, zróbcie zdjęcie i wyślijcie nam, proszę. Fajna zabawa, nie? A my idziemy dalej. Na przepiękną plażę Divna. To, co na pewno tej plaży robi bardzo, bardzo wielki plus i to dobre wrażenie, jest właśnie ta wysoka górka od razu nad plażą, co ją robi taką znaną. Czym zobaczycie taką plażę z taką górą, to wiecie, że jest plaża Divna, ale na pewno wrażenie robi ten widok na jedną dobrą, dobrą część Biokova. Faktycznie dobrą część. Do końca tam trochę, na pewno jakby nie była mgla, widać i sami cipelek Wyspy Chvar, właśnie miasto Sučuraj. A też jest jeszcze dobre to, że jest tu dużo soseń, także osoba ma gdzieś się położyć pod słońce, zakryć się od słońca po prostu w cieniu. Jest tutaj bar, kawa, piwo, burger, także ma swoją ofertę, od razu przy tym jest autokamp Divna, także ma svoje zalety, dlaczego by mogla być jedna z najlepszych pláž na półwyspu Pelješac. Muszę przyznać, że trochę nieprzygotowany przyszłam tutaj do Dubi Pelješkej. Na pewno jest już na internetu materiału od kogoś, kto pokazuje właśnie, jak się dostać do plaży i jezera. Bardzo mnie interesuje ta plaża, bo mówią, że normalnie z jednej strony morze, bo plaża, z drugiej strony jest jezioro. Bardzo mnie interesuje ta plaża, jak to będzie wyglądało. Także idę teraz tam, zaparkowałem tutaj gdzieś trochę głębiej w tej Dubi Pelješkej, nie przy morzu, ale w drugim kierunku. Parę panów tam było, coś robili, mówili, że mogę zostawić samochód i że teraz jaką ścieżką się dostanę właśnie blisko tej plaży, także idziemy popatrzeć, czy się tam dostanę. Jak było widać, ciężka rowerowa, albo na spacerek na nogach. Śród gaju oliwnych. Bardzo fajnie, jest tu dużo tych gajów. Właśnie spacer jest taki cały czas. Śród gajów i potem prowadzi właśnie do jeziora i tam jeszcze na tabelce pisze, że to jezioro se jakimś malym potokiem, jak nie wiem jak to powiedzieć, po prostu malą rzeczką, co jest mniejsze od rzeki, Polacy moi, muszę się uczyć polskiego, zliwa do po prostu do morza, także chodźmy zobaczyć, jak to tam wygląda. Ja lubię takie miejsca, także mam nadzieję, że mi się uda dostać do samego końca. Jezu, tu są pająki, mają 3 metry. Jezu, pająk jak szczur. Także uważajcie na głowę. No za bardzo się nie cieszę, że z tego przyszliśmy do tego. Nie lubię w ogóle chodzić, na pewno nie przed lato i w latu, po takich malych lasach. Przez to, że to zapomniałem mi o geokeszach powiedzieć. Może nie musicie do każdego kamienia zaglądać, po prostu jak jest geocache na jakiejś lokacji, gdzie uważacie, że nie chcecie dać rękę, to lepiej nie dawajcie. Bo bardzo często wąże mogą właśnie siedzieć pod takimi kamieniami, tutaj wisze z tych gałązek, przepraszam. Także nie jestem najszczęśliwiejszy, że muszę teraz tą drogą, ale chodźmy. Musimy się dostać, jak już poszłam, to idę. Także popatrzcie na to. Krzaki sprowadzą do plaży, ale co zrobisz? Szukając plaży jeziora, skręciłem prawo na rozwidleniu zamiast lewo i dostałem się na plażę Salpa. Muszę powiedzieć, że ta plaża jest może jedna z rzadkich plaż, gdzie by w samym szczytu sezonu
właśnie mogli być sami i mieć prywatność. Nie ma nikogo, nie wygląda jakby tu ktoś był w ogólnie. Także dobrze, że skręciłem prawo, odkryłem jeszcze jedną plażę. Także plaża Salpa, napiszcie do mapy i znajdziecie taką plażę. A ja próbuję się teraz z tą drogą dostać właśnie do plaży jeziora. Nie wiem, czy pójdę przez to kamienie, albo jest jakaś dróżka, to zobaczymy. Ale w ogólnie nie chce mi się teraz nawrócać, także spróbujmy jakoś się dostać. A jest coś, może coś i będzie. Tylko żeby znowu powtórzam, w łążu nie było. Czuję się jakby w jakimś prawdziwym lasu był, kurde, a nie przy plażach. Faktycznie krzaki wielkie. Ale czuję już dźwięk wody, także myślę, że zbliżamy się. Chodźmy zobaczyć, jak by to mogło wyglądać. I czy se ja tu w ogóle dostanę, bo... O, kaczmy. A jest, okej. Bez powodu była panika, chodźmy. Jeszcze jedna wielka skala tutaj. Może być jeszcze jedna prywatna plaża. A z drugiej strony by miało już być to jezioro. I może. No i patrząc, jak tu się zlewa po prostu to, ta rzeczka do morza, chcę powiedzieć to, co z Izą mówiliśmy, po prostu Chorwacja ma wszystko. Lasy, morze, góry, rzeki, ta natura tutaj jest niesamowita, tylko trzeba odkrywać. My próbujemy odkrywać i na koszt tego, że się mniej oglądają te filmiki, bo te Brela Baszka faktycznie mogliby nagrywać codziennie, gdzie jest który śmietnik i byłoby oglądalne. My vám będziemy i tak odkrywali rzeczy, bo nie chodzi wszystko o przeglądy i masa, pieniądz. Jestem Chorwatem, chcę wam pokazać Chorwację. Chcę, żeby odkryli Chorwację taka, jaka jest. Czy to będziecie wspierali, czy nie będziecie, to jest wasza decyzja. Czy to jest warte dla was, czy nie, też to wy musicie sądzić. Dlatego, jak zobaczycie, że robimy współpracę, jak co jest dzisiejszy filmik z geocachingiem, nie będzie zły, bo... 98% was, którzy nas oglądacie darmowo. Wszystkie informacje dostajecie darmowo. My od was nie bierzemy pieniądze. I to jest jeden z, my jesteśmy jednym z rzadkich, który z polskim rynkiem coś robimy, a że od was nie bierzemy pieniądze. Także rzadkich, nie jedyni, zgłaszam, rzadki. Także nie będzie zli, jak zobaczycie, że nie wiem, mamy współpracę z kimś i że po prostu jak teraz będzie geocaching. Ale też nie robimy współpracy z czymś, co nie jest związane. Dostajemy oferty często za jaką grę na telefonie albo coś. My robimy współpracę z tym, co my lubimy i współpracę z to, co my wierzymy i co jest związane z turystyką i z wami. Pamiętacie współpracę z firmą Tinktura, naturalne kozmetyki? Połączenie. Izik lubi kozmetyki. Jest to chorwackie, oryginalne, naturalne kozmetyki, które się sprzedają na polskim rynku. Ja nie widzę tu nic, co by było nielogiczne za pokazać po prostu na YouTube. Też geocaching. Polacy, ja jestem fascynowany z wami po prostu i to zawsze opowiadam wszystkim. Jak potraficie nie siedzieć w apartamentu, nie przyjdziecie, a Chorwaci położę se, mam swoje miejsce o 6 rano już na plaży, ręcznik rozkładam, pójdę spać do 8 i potem siedzę na tym jednym ręczniku cały dzień, wypiję 2-3 piwa, bo mi więcej nie stać i idzie gotować do apartamentu, bo Chorwaci, jak i pójdą na wakacje, to jest cud. Chodzi o to, że po prostu wy przyjeżdżacie do apartamentu, zostawiacie rzeczy i idziecie. Jesteście w górach, jesteście w różnych miejscach, które ja sam nie wiedziałem. I zawsze mówię, że Polacy nie uczą niektóre części Chorwacji, bo sami nie odkryliśmy. Także wy jesteście po prostu szampioni w tej części odkrywania Chorwacji.
Pelješac je cudem. Pelješac je jedno veliko igrisko dla Polaków, gdje možete šukać nove rzeczy i dla tego pokazuje geocaching, bo niektóre lokacije bi sam nie poszed, jak bi geocachingu nie bilo. A przez to, że jestem geocaching, który lubim i robiłem go długie lata, to po prostu, dlaczego to nie pokazać, dlaczego wam to nie odkryć i jeszcze odkryłem, że to Polacy lubią. Także proszę, ja wiem, że będzie komentarz, jest współpraca, współpraca, ale musicie rozumieć, że po prostu i my jakiś grosz z tego, co podróżujemy, musimy mieć. Na pewno ze względu na to, że chcemy, żeby nam się to stała, przynajmniej mnie stała praca, żeby wam mógł więcej tego pokazywać, no to po prostu jakieś tam współpracę umówić muszę, no z czegoś zarobić się musi, nie? A jak już mówimy o geocachingu, chciałem go i tutaj odnaleźć, ale niestety już się kończy dzień. Muszę wrócić, bo mam kawałek lasu i tych szaków, żeby się dostać do samochodu, a chcę wam jeszcze pokazać Orebicz trochę i jakiś geocache, który się znajduje w Orebiczu. Także wrócam, niestety ten geocache teraz nie będę szukał, ale wam powiem, że on znajduje się z drugiej strony, gdzie się rzeczka wlewa po prostu tego mini ujścia, gdzie się lewa z drugiej strony w skalach. Musicie pójść na górę trochę i znajdziecie go. Do końca jest wskaźnik, który mówi, gdzie się dokładnie znajduje i jest po prostu spoiler w zdjęciach. Także nie otwierajcie zdjęcia, jeżeli nie chcecie dokładnie wiedzieć, gdzie się znajduje. A idziemy teraz do Orebiczu. Orebicz. Kratki spacer tutaj po miasteczku. W samym centrum miasta znajduje się jeden geocache, który odkryjemy. I to będzie ostatni na dzisiejszy odcinek, a potem się już pomalutku kieruję w kierunku domu. Niestety dzisiaj nam się ostatnia restauracja nie uda nagrać, bo Izik też nie może, ja jestem już przemęczony, ale jutro ją nagramy, także zdąży być w tym filmu. My już pokazaliśmy ją, ale potrafi być ludzi, którzy po pierwszy raz przyjdą na Pelješac i nie byli na naszym kanale rok temu, także ją pokażemy. Także idziemy znaleźć jeszcze jeden cache, a potem pokazujemy tą restaurację. Mamy i mama, evo, jak na ekranu widać, zbliżam się właśnie do geocache'u. Nie wiem, gdzie by on tu mógł być. Po prostu jestem w tej takiej uliczce, co się wchodzi. Także nie mam w ogóle błagiego pojęcia, gdzie by to mogło być. Chodźmy popatrzeć, co pisze. Evo, w aplikacji teraz pokazuje, jak właśnie mogę jeszcze wyszukać więcej informacji. Poglądaj fotografię. Ach, komary. Aha. I w ogóle wskaźnik jest lancy, chain. To mi jest bardzo podobne. Tak, żeby tu gdzieś mogła być. Idziemy spróbować poszukać. No i Orebicz zaliczamy do geocache'u. To był ostatni na dziś. Jeszcze go pokażemy, jak wygląda. Popatrzmy, co wiemy jest ukryte. Slow-mo. Wiecie co, istnieją geocache'i, które w ogólnie mają sobie chip. I na przykład możecie go znaleźć i macie za zadanie przenieść go na inną lokację i po prostu taki geocache potem podróżuje po całym światu. Cel jest, żeby objechał cały świat. Także może jest to jeden z ich, idzie to teraz przeczytać do aplikacji. Nie mogłam się powstrzymać i już zaczęłam jeść. Jesteśmy w Konobie Portun. Zamówiłam sobie moje ulubione mule. Nigdzie nie jadłam tak dobrych muli jak na Półwyspie Pelješac. Akurat nie tutaj Konoba Portun i Konoba Stary Ribar w miejscowości Tyrpań są po prostu chyba mistrzostwem świata w robieniu muli.
naprawdę polecamy przyjazd tutaj, chociażby żeby skosztować to danie. Albo inne, bo tutaj oni wszystko robią po prostu w domowy, pyszny sposób. Ale mówiąc o konowie Portun, no to zapewne ją znacie, bo my już ją pokazywaliśmy raz, a na pewno znacie ją z filmów pana Roberta Makowicza. My tutaj już się tak zadomowiliśmy, że czujemy się jak wśród przyjaciół, jak w domu. Cała ta atmosfera, ten taras jest tak piękny, wyjątkowy, że po prostu przyjeżdżamy tutaj jak do domu. A teraz jemy, bo jesteśmy głodni, a Igor sobie zamówił czarne risotto i będzie miał czarne zęby. Na sam koniec jeszcze tylko parę szczegółów o geocachingu. Muszę zwrócić uwagę na cztery kategorie. Jedna jest rodzaj geocachu. Najbardziej znany jest tradycyjny i częsty jest też multicache, gdzie musicie więcej różnych cachów znaleźć, żeby odkryć ten główny. Wyświetlają wam się teraz rodzaje, jest ich dużo. Potem jest kompleksność szukania. Znaczy geocache może być bardzo dobrze ukryty, a niektóre mogą być na takim dosyć, powiedzmy, widocznym miejscu. Potem mamy teren, to jest bardzo ważne. Na przykład nie każdy ma zdolności do spinania. Ten pierwszy cache na Pelješcu, który szukałem, miał kompleks teren 4,5/5. Znaczy, że jest bardzo ciężkie i nie łatwo dostępne. Póki ten u tunelu Dingać miał 1,5, nawet by miał mieć 1. I jeszcze jedna rzecz, atrybut. Na przykład, czy możecie ten geocache szukać z dziećmi, z pieskiem, czy może i niepełnosprawni mogą do jego przyjść, także na wszystko myślali. Po ciężkim sportowym dniu i teraz, evo dzisiaj, po pysznej kolacji, po prostu żegnam się z wami. Dziękujemy wspierającymi jeszcze raz. Po prostu, kto chce wspierać, w opisie tego filmu jest link do Patronite. Także was, nie wiem, możecie dać na kawę, możecie i więcej, ale kto chce wspierać, może. I teraz wam się wyświetlają dwa filmiki, kliknijcie na jeden z ich i oglądajcie nas dalej. Subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia w następnym filmiku.